Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Kochani bracia i siostry, to dzisiaj słowo jest nam dane, słowo od Boga na tę dzisiejszą niedzielę, na ten dzień, na tę drogę naszą wielkopostną, czas rekolekcji. Kiedy właśnie teraz też pochylamy się w tych gorzkich żalach i rozważamy mękę Pana Jezusa, to ta droga, którą nam Pan Jezus pokazuje, nauka krzyża, nie jest łatwa, ale bardzo ważna. Bo nawet to przysłowie, które mówi o tym, że każdy człowiek doświadcza w taki czy inny sposób trudności, przeciwności, cierpienia, ogólnie mówiąc krzyża. Dlatego mówimy, że nie ma kącika bez krzyżyka. Że to człowiek od tego nie ucieknie, bo od tego doświadczenia. Święty Paweł też napisze, tylko żebyśmy nie cierpieli jako skutek naszych grzechów. Żebyśmy nie sprowadzali na siebie cierpienia poprzez nasze grzechy. Bo z grzechem jest związane cierpienie. Kiedy patrzymy też na ten krzyż Pana Jezusa, to przecież wiemy, że On przyjął na siebie, tak mówi Słowo Boże, zwłaszcza księdze proroka Izajasza, że On przyjął na siebie nasze cierpienia, przyjął na siebie nasze choroby, że On wziął na siebie nasze rany, że On wziął na siebie nasze winy. Tak jest i moglibyśmy naprawdę szeroko rozważać, w jaki sposób, chociażby można by troszkę dotknąć, jak to jest. Oczywiście to tylko jest takie muśnięcie, że tak powiem, w tych kilku zdaniach. Zobaczcie na przykład, wiemy chociażby grzechy główne, takie jak pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, gniew, lenistwo. Te grzechy, chociażby takie, mówimy, nazywamy je grzechami głównymi. A też święci o tym mówią, mistrzowie życia duchowego, że fundamentem takim tych wszystkich grzechów jest pycha człowieka. Na czym ona polega? Pycha jest wyniosłością, że człowiek stawia siebie wyżej Boga i oczekuje wtedy, żeby inni traktowali go jako Boga. Nie wypowiada tych słów, traktujcie mnie jako Boga. Nie, nic takiego nie mówi, ale tak się zachowuje. Na przykład często taki człowiek chce zawsze mieć ostatnie zdanie. Zawsze ma rację. A nawet jak się pomyli, to wszystko to zamedli tak, że to po prostu nieważne, to nie tak nie było. On zawsze musi być kryształowy, on zawsze musi być pierwszy. On zawsze, jego zdanie jest pierwsze i ostatnie. W domu, to, no jak to jest, kiedy ktoś taki jest w domu, w małżeństwie, w rodzinie, na przykład w pracy, szef. Nie możesz mu nic powiedzieć w domu, nie możesz nic powiedzieć mężowi czy żonie, no bo zaraz, jak to mówimy nieraz, obraza boska. Bo zaraz kłótnia, awantura i nie wiem co jeszcze. I kiedy człowiek uważa, zaczyna nawet, tak jak mówi, nie nazywa siebie Bogiem, ale uważa siebie za nieomylnego, uważa siebie za takiego mądrego, że nie można mu zwrócić uwagi, bo co? Bo się pogniewa, bo się obrazi, bo zaraz będzie miał zły humor i koniec. No a przecież wiemy, że nieomylny jest tylko Bóg. I Bóg ma zawsze rację i wie, co jest dobre i złe. My się nieustannie mylimy. Nieustannie się mylimy. I tyle razy życie nam to udowadnia, że tak jest.
A ile z powodu właśnie chociażby takiego grzechu pychy, takiego grzechu wyniosłości, zarozumiałości, ile jest cierpienia, ile jest nieporozumienia, ile jest takich trudnych sytuacji w relacjach, napięć, że na przykład rodzice nieraz myślą w ten sposób, że na przykład wobec swoich dzieci, że zawsze muszą mieć rację, że nie mogą się mylić. I widzi nieraz ten ojciec czy ta mama, że nie ma racji, że się naprawdę pomyliłem, ale dziecku nie przyznam racji. Nie, no bo stracę autorytet. Nie, właśnie wtedy tracę autorytet, kiedy nie staję w prawdzie, że pomyliłem się, synu, pomyliłem się, córuś, że no rzeczywiście tutaj błąd jest mój. To wtedy jest budowany autorytet, a nie wtedy, kiedy ja po prostu zawsze staję taki. A taki na przykład ktoś, kto jest szefem w pracy, no to po prostu potrafi swoją postawą poniżać innych słowami, zachowaniem, w różny sposób. I też pycha, i ta pycha i zarozumiałość taka doprowadza nieraz do tragedii. Nie słyszeliście niedawno na pewno, na tym samym świecie żyjemy, to jakiś w zeszłym roku była taka historia człowieka bardzo bogatego, który zbudował to urządzenie, batyskaf do badania głębin oceanu i chcieli zbadać Titanika. I no stać go tak było. I jeszcze kilku takich wielce zamożnych ludzi. I kiedy konstruował ten batyskaf, tą całą maszynę do tych badań podwodnych, specjaliści, różni inżynierowie mówili mu, że nie może z tych materiałów, że to nie jest dobre z tych materiałów budować to urządzenie. Że ono się nie sprawdzi, że to nie jest dobre. No ale co? Ja wiem. Co ty będziesz mi mówił? Mam pieniądze, jestem kimś, ja wiem. Co się stało? Zeszli na dół, nie wypłynęli. Wszyscy zginęli. Przez pychę i zarozumiałość. Przez pychę i zarozumiałość. Pycha i zarozumiałość, która na przykład nieraz obraca się w brawurę gdzieś na drodze. Ile zginęło ludzi przez czyjąś brawulę, że ja tu jestem, nie wiem, szeryfem na tej drodze. I w różnych sytuacjach takich jest tak. I to jest pycha. I to jest pycha. I grzechy sprowadzają naprawdę na cierpienie, na życie człowieka. Cierpienie, którego Bóg nie chce. I nie można mówić, że Bóg tak chciał. Nieraz ktoś, nie wiem, w jakiejś szaleńczej jeździe, nie wiem, czy na przykład pod wpływem alkoholu się zabił, ktoś odebrał sobie życie, a ludzie napiszą na grobie jak? Bóg tak chciał. Jak Bóg tak chciał? Nie. Wola Boża i droga Boża jest inna. Tylko człowiek, tak jak dzisiaj rozważaliśmy, zamiast słuchać Boga i swoje serce poddać Bogu, Panie, chcę iść za Tobą, to człowiek stawia siebie na pierwszym miejscu, a Pana Boga co najwyżej bierze do pomocy. Pomóż mi w tym, pomóż mi w tym, pomóż mi w tamtym, załatw mi to, załatw mi tamto, daj tamtą łaskę. I Pan Bóg tak jak supermarket. Przychodzę i wybieram sobie towary. Ale jak Pan Bóg tu czegoś nie da, to się ludzie też wkurzają, że Pan Bóg mnie nie wysłucha. Pan Bóg mnie nie wysłucha. A może to, co prosisz, nie jest dobre na ten moment, na ten czas. Może to nie jest dobre w tym momencie. Bóg naprawdę jest mądry. I nawet przez taką sytuację, kiedy nas nie wysłuchuje nieraz, tak jak my chcemy, bo każda modlitwa jest wysłuchana, tylko po Bożemu. Bo Bóg nas kocha i kocha nas mądrze. I nie jest tak, że tak powiem, w modlitwie pstrykniemy jakby palcami i tutaj się gorliwie pomodlimy, no to jak mnie kocha, to powinien to dać. No czemu mi tego nie daje? Tak nie jest. I dlatego widzicie też ta droga, też krzyża, którą pokazał nam Pan Jezus, jest drogą nieraz poprzez różne trudne sytuacje w naszym życiu, że Bóg też uczy nas pokory. Przez nasze pomyłki, przez nasze błędy,
przez nasze błędy, nieraz nawet w myśleniu, osądzaniu drugiego człowieka. Później myśleliśmy to czy tamto, a jakaś sytuacja za moment, za chwilę, za dzień, za dwa pokazuje, że byliśmy w wielkim błędzie. I wtedy się chowamy, nie przyznajemy się do tego, ale źle myśleliśmy o kimś i inaczej niż jest prawda. A tak łatwo, sami wiecie, żyjemy na tym samym świecie, jak łatwo jest osądzić drugiego człowieka. Jak łatwo komuś przypiąć łatkę, jak łatwo źle o kimś mówić. A dlatego Pan Jezus mówił, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, bo nie znasz serca drugiego człowieka. Do jednej z takich sług Bożych Pan Jezus powiedział, że nawet jeżeli na Twoich oczach ktoś coś złego zrobił, nie osądzaj go, bo nie znasz wszystkiego. Ja tylko znam serce człowieka do końca i jak jest. I dlatego, kochani, właśnie ten krzyż, którego nieraz doświadczamy i w naszym życiu, uczy nas pokory. Pokory uczy nas tego, abyśmy nie byli wyniośli i zarozumiali, ale byśmy też właśnie wszystko oddawali Bogu, bo na czym jeszcze między innymi polega taki obraz spychy, który prowadzi do właśnie trudnych rzeczy i sytuacji w życiu, że człowiek też wiele rzeczy sobie przypisuje, które otrzymuje od Boga. Różne dary, które mamy, umiejętności, dary, czy to duchowe, czy jakieś zdolności. Człowiek nieraz właśnie przez te sytuacje próbuje siebie jakby tak podbić, nie wiem, siebie dowartościować. Tymczasem święty Paweł napisał, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko, co mam, mam od Boga. Ja się tylko tym posługuję. Ja się tylko tym posługuję. Dlatego święty Paweł napisał, za wszystko Bogu dziękujcie. Za wszystko Bogu dziękujcie. Nie sobie. Nie myślcie o sobie. Ja jestem taki wspaniały. Ja jestem taka dobra. Nie wiem co. Bogu dzięki. Jeżeli nawet ktoś cię pochwali, że wiesz to, czy tamto zrobiłeś, czy zrobiłaś, czy tak, czy inaczej, to wtedy nie trzeba się wzbraniać, tylko trzeba powiedzieć proste słowa Bogu dzięki. Bogu dzięki. I w ten sposób oddaję chwałę Bogu, bo to wszystko, co mam, wszystko, co się dobrego wydarzyło, to Bogu dzięki. Dzięki Bogu. I tak, kochani, właśnie trzeba. Patrząc na krzyż Pana Jezusa, patrząc na różne też doświadczenia, które niesie ze sobą życie, żebyśmy chcieli jakby przyjąć tę lekcję, żebyśmy chcieli jakby z tego wyciągać tę mądrość krzyża dla nas, dla naszego zbawienia. Bo przecież sam Pan Jezus powiedział, że jeśli kto chce iść za mną, powiedział, niech się zaprze samego siebie. Niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ale na pierwszym pomiejscu powiedział, niech się zaprze samego siebie. Czyli moje serce ma być nieustannie wpatrzone w Niego. W Jego serce. Jakby moja twarz w Jego oczy. Panie Jezu, kiedy spotykają mnie różne i trudności, przeciwności, to wtedy powinno rodzić się w nas pytanie, Panie Jezu, a jak Ty to widzisz? Panie Jezu, a co Ty byś zrobił na moim miejscu? Panie Jezu, a jak Ty byś to przeżył? To naprawdę w wielu sytuacjach zmienia obraz tego, co się dzieje. Powiem Wam taką jedną z takich historii. Kiedyś w takiej wspólnocie, którą prowadziłem, po jednym ze spotkań zwrócił się do mnie z prośbą, z pytaniem o jakąś poradę, pomoc jeden z braci w tej wspólnocie. Pracował w zakładzie, gdzie przyszedł w pewnym momencie do nich taki kierownik, który strasznie się zachowywał wobec ludzi.
bardzo ludzi tak poniżał, można by powiedzieć, wyżywał się na nich emocjonalnie, swoje nerwy na nich wyżywał. Bardzo używał często wulgarnych słów. I wszyscy się go bali tam. Bali się, że jak ktokolwiek cokolwiek powie, to go wyrzucą z pracy. Więc wszyscy byli bardzo sfrustrowani. Byli tymi słowami zmiażdżeni. Byli nerwowi. Ludzie, ciężko ludziom się chodziło do pracy. I on tam pracował. I mówi, że już nie wytrzymuje, że jak ma pomyśleć o tym, że ma iść do tej pracy, to po prostu ręce mu się trzęsą. Powiedz, to tej pracy będzie. I wtedy zaczęliśmy razem rozmawiać o tym, o tej całej sytuacji. I mówię do niego, jak myślisz, czy Pan Bóg o tym wie, o tej twojej sytuacji? No tak, wie. To pomyślmy, o co może chodzić też w tym momencie Panu Bogu? Co zrobić? I to, co podpowiada nam właśnie Słowo Boże, Pan Jezus mówił w jednej ze swoich nauk, też módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy wam źle czynią. Trudna ta nauka, prawda? Ale jak chcesz iść za Panem Jezusem, to w tą stronę trzeba. I wtedy powiedziałem mu, słuchaj, zacznij się modlić gorąco za Niego. Bo to jest człowiek, który nie jest przypadkiem tam. I to jest człowiek, który jest wezwaniem do modlitwy. Za Niego, żebyś po prostu za Niego, zanim się wstawił, żebyś wołał o miłosierdzie dla Niego. I ile razy o Nim pomyślisz? Jak jesteś poza pracą, gdziekolwiek, ile razy przyjdzie Ci na myśl, tyle razy mów, Panie Jezu, zanurzam Go w miłosierdziu Twoim. Panie Jezu, zanurzam Go w Twoich ranach. Panie Jezu, obmywam Go Twoją krwią. I słuchajcie, po pewnym czasie przychodzi ten właśnie brat z tej wspólnoty i mówi, niesamowita rzecz się stała. Otóż pewnego dnia, kiedy przyszedł do pracy i był tam w swoim biurze, tam w swoim miejscu, przyszedł ten kierownik, właśnie ten zadrżał lekko, no ale dobra, no przyszedł i tak usiadł, drapie się po głowie, może miał trochę włosów więcej niż ja i mówi, wiesz co, powiedzmy, że ten współbrat ma na imię Wojciech, mówi, wiesz Wojtek, wiesz, jest taka sprawa, że ty tam jakoś chyba tam przy tym kościele jesteś, wiesz, ja trochę nie bardzo, wiesz co, mam dwójkę dzieci nieochrzczonych i wiesz, no chciałbym ochrzcić, ale nie wiem jak to zrobić. Wszystkiego by się spodziewał, tylko nie tego, od tego człowieka. I rzeczywiście pomógł jakoś to wszystko zaopiekować i te dzieci zostały ochrzczone i wtedy zobaczył. Mógłby, rozumiecie, pozostać w jakiejś nienawiści. Mógłby, nie wiem, zwolnić się z pracy. Ale zapytał Pana Jezusa, co z tym zrobić? Jak na to patrzeć? I dlatego, że sięgnął po to, co byłoby głupotą w oczach świata. Sięgnął po tę mądrość Pana Jezusa, mądrość miłości płynącą z krzyża. I takie dobro się wydarzyło. Dlatego nieustannie musimy uczyć się tej mądrości, która płynie z ran Pana Jezusa, z tej Jego miłości dotykającej krzyża, abyśmy rzeczywiście szli za tym światłem, które nam daje i które nam zostawił sam Chrystus. Amen.